Siemanko, ja nazywam się Juno, a przed nami kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Harry Potter Więzień Azkabanu. Witam wszystkich, jestem profesor Flitwick, tak, prowadzę zajęcia zaklęć i uroków. Właśnie dotarliśmy, wreszcie. Dziś nauczymy się praktycznego zaklęcia zamrażającego, zwanego Glacius. Pomyślmy, kto miałby ochotę zademonstrować? No, my już wiemy kto, Pan prawda? Pan Potter? Spróbuj. Jeśli przejdziesz przez te drzwi, rozpoczniemy naukę zaklęcia Glacius. A mogę się nie zgodzić? A lubię to wyzwanie, tę misję, Glacius, czy jak to przydaje nazwać. Się do zamrażania przeróżnych rzeczy. Jest taka zacznijmy od amazońskiej salamandry. Gotowy? Nie bardzo, ale możemy ruszać. Teraz uważaj, Harry. Musisz unieszkodliwić zarówno bestię, jak i jej ogień. Spróbuj! Sorry, zrobię na chwilę cięcie. Zaraz wracam. Okej, jestem już z powrotem. Sorry za to cięcie. Lasu! Tak, co my tutaj mamy ciekawego sprawdzenia? Dobra robota! Okej. Myślałam, że będzie nad tym w sumie więcej pracy, ale... Ale pomogę. Skoro nie, to nie narzekam. Ale pomogę. W sumie, jak będziemy grać w takim tempie, nawet nie zauważyłam, jaką kartę dostaliśmy. Czekajcie chwilę. Okej, okay, dobra. Kurczę, nie wiem, czemu ten kursor się... Teraz, Harry, nie ważne. Użyć zaklęcia Glacius, żeby zaprosić płynącą wodę. No, przydatne zaklęcie. W dalszej części gry oczywiście się przyda. Rety! I teraz moment... A teraz najważniejsza część, Harry. Poślizg. Używaj strzałek w lewo i w prawo, żeby sterować. Właściwie nie wiem, czy lubię ten moment, czy wręcz go nie cierpię. To jest a strzałkę takie... w dół, by przyhamować. Jedziesz. Zobaczymy się na końcu To trasy. Jest dość skomplikowane, jeśli mam być szczera. A otoczenie swoją drogą bardzo fajnie wygląda. Oj, znowu kursor mi się pokazywał. Czy ja miałam... Kurczę, krzywo, ale nieważne. Spongibus. Tam mamy jakoś skoczyć, czy coś? O, dobra, coś takiego chyba. Rictusenda. Kilka nas zaatakuje i kolejna wyjdzie. Już nie pamiętam, czy to w tej części stamtąd wyłaziły, czy nie. Depulso. No ale dobra. Jeszcze sobie znajdźki bym chciała zebrać. To jest pewne, kartę szczególnie. No i możemy spadać, nie wiem, dobra, gdzie... A, już wiem. Wow, trzeba zwolnić i błaha. Czyli trzeba pamiętać, żeby jechać wolniej. O, no, ja rozumiem, że czary i... Kurde, co jest? Spongibus. Nie wiem, dlaczego nie mogę sobie akurat z tym momentem w grze poradzić. Jakieś to jest dość skomplikowane i jeszcze troszeczkę myli mi się sterowanie z Alicją, bo był tam podobny moment. W sensie również te śliska łatwo wypaść z toru, tak, to jest pewne. Dobra, nie wiem, co nam bardziej się przyda, czy pociągi, czy... Dobra, już... Zaczęłam się bać, że nie złapiemy tej tarczy. To by było naprawdę niefajne. A dobra, nie wiedziałam, po której stronie się ustawić i... I nie zdobyłam ani kociołków, ani... No, mówi się trudno, tak w sumie od groma i ciut tego w tej grze. A tam wydaje mi się, że będzie jakiś sekrecik ukryty, może nawet jakaś tarcza czy coś. A no tak, tarcza. Ale pomoże. Ale pomoże. Dobra, i co? I... Pewnie coś jeszcze fajnego, czy nie? A tak, karta. Jaka konkretnie? Zaraz się dowiemy. Tylko gdzie tego szukać?
Dobra, przez ten kursor chyba darujemy. Aj, sobie oglądają te karty. Nie wiem, czy on się pojawia ciągle. To jest co najmniej irytujące dla mnie, a co dopiero mówić dla was. Dobra, zaprosimy Salamandrę i coś. Isko, dobra. Elegancko. Tam jest jeszcze tarcza, tylko... Może się wysunie? Depulso! Coś takiego. Depulso! No zobaczcie, miałam rację, jak zwykle. Nie, dobra, ta gra jest tak przewidywalna, że... Oczywiście to jest po części jej zaleta, bo gdybym zaczęła gubić się w grze dla dzieci, to... No, nie byłabym z siebie dumna, mówiąc krótko. I teraz nie pamiętam. Z której strony była tarcza, bo coś kojarzysz z jednej. To się źle kojarzy, nie wiem. Nie umiem tam w ogóle kierować. Nie, coś mi się pomieszało kompletnie. Ale dobra, tam szczegóły. To niestety będzie dalej. Pewnie zdążę o tym zapomnieć. Ricto sempre! Ricto sempre! Ricto sempre! No, ale tam... No nie mówcie, że to nie wygląda fajnie. Dobra, mamy zapis. I pewnie trzeba będzie stoczyć wojnę ze złą, wściekłą Napoleonem Salamandrą. Tak, ale jest zabawna. Co jest, nie działa? Dobra, tylko jedna strona działa. Alo, homo. Sprytne. Wow, ile tego wszystkiego? No, teraz już żaden śmieszkon nam nie powie, że nie stać nas na jakąś kartę. Spongibus. O! Skrzyneczka bardzo ładnie nam się pokazała. Alo, homo! Dziękuję, dziękuję. No. To... Ej, co jest? To też się przemieściło. Stamtąd przeszliśmy, a więc... Idziemy tutaj. Więcej Salamander. Konkretnie tylko jedna. Ale jaka wściekła za to. Depulso! Depulso! A i tam pewnie też było coś takiego, ale już mi się nie chce wracać i tego sprawdzać. Depulso! Depulso! Zadowolimy się tym, co mamy. Bo trzeba się cieszyć tym, co właśnie gra oferuje, a nie tutaj ciągle czegoś się doszukiwać. Okej, jestem z powrotem. Wywaliło mnie z gry i... nawet nie wiem dokładnie od którego momentu... Alo, homo! To znowu zaczynamy. Dobra, przejdziemy to sobie jeszcze raz, bo nie chce mi się samej to grać. Jakoś tak. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Tak, odcinek będzie może nieco dłuższy, ale przynajmniej wiemy, że nie ma tu żadnych tych chorągiewek. Na górze nieodkrytych. A no właśnie. Nie, znowu chciałam kliknąć spację, ale nie tym razem. A, dobra, tylko żaba. Zaszyła mnie mało z innego. Depulso! Depulso! Ricto sempre! Ach, ta doskonała kolejność, nie sądzicie? Depulso! No i pięknie. Spongibus! Ojej, ta gra jest tylko w sumie bardzo liniowa, ale... Co nie zmienia faktu, że w zasadzie... I tak się gra fajnie. Alo, homo! Nie wiem, jak to jest z oglądaniem. Mi Harry'ego Pottera w sumie bardzo fajnie u Kinaczewy się oglądało. No, ale może... Mniej gadania, więcej... Grania? No nie wiem, chyba za często to ostatnio powtarzam. I za dużo się rozgaduję. Tak. Cztery...
powiedziałabym ich nazwę, pewnie jakąś wielce wymyślą, ale nie pamiętam. Aha, wiedziałam. Ha, wymiana ognia. Nie trafiłam w niego, ale dobra, szczegół. Pół metra dalej, ale co tam? Ha. Wow, jeszcze cztery? Zobaczcie, ile emocji. Tak, taka gra, a potrafi wystraszyć jak nie jeden horror, naprawdę. Szczególnie w tych czasach, horrory są wyjątkowo kiepskie. Teraz tylko, czy doskoczywasz stąd tam? I to tarczy, chciałabym. Ale homo, ale homo. Tarcza załatwiona i to jest najważniejsze. Ale homo. Sekret kolejny. Ale karty żadnej nie dostaliśmy, no szkoda, szkoda. Zawsze chciałam znaleźć w tej grze wszystkie karty. Nigdy mi się to nie udało. W sumie żadnej gry chyba nie dałam rady przejść tak kompletnie w 100%. Depulso! To trzeba mieć jakąś, nie wiem, cierpliwość ogromną. Depulso! No, dawaj ty Slytherinie. Czy tylko te proporczyki Slytherinu nam coś wyrzucają, czy coś wydaje? Możliwe, że mi się wydaje, a ja jestem uprzedzona. Jej! Też fasolet, powiedzmy. W lewo? Mam nadzieję. Chyba, że... Nie wiem. Może nie. Wow, 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 wow. Dobra, teraz polecimy przynajmniej w prawo. Będziemy mieć jasną sytuację. No i więcej dobrodziejstw. Albo i nie. Tak, z tym talentem kierowania. A właśnie, tu jest tarcza. Wiedziałam, że jest tylko z jednej strony gdzieś tam. Tylko nie wiem, dlaczego mi się ta lewa strona kojarzyła. No nie. Nie będę zgłębiać tematu, bo chyba nie warto. Trzeba tylko uważać, żeby nie wypaść tu z toru. Karta, 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 karta. Jest, jest, jest. Tyle mocni. Pewnie oglądając nie aż tyle, ale wiesz. O nie, ta ruszająca się tarcza. Ja ją chcę. Jest, jest, jest moja. Ej, no, jednej nie zebrałam. Chyba. Wspaniale, Harry. Ukończyłeś zadanie. Ale nie zebrałam wszystkich kart. Czy mi się wydaje? Widzę, że nie zebrałeś wszystkich tarcz. Kurde. Wielka szkoda. Wróć, gdy będziesz miał ochotę powtórzyć zadanie. Na pewno. Jeśli nie zbierzesz wszystkie 10 tarcz, będziesz mógł wejść do komnaty fasolek. Dziękuję, profesorze Flitwick. Wrócę tu. O, Flitwick. Zapomniałam, jak on się nazywa. Albo w ogóle no, nie pamiętałam. Możesz teraz zamrażać różne rzeczy? Wszędzie było ślisko. Ej, bomba! I salamandry wielkie jak Hagrid. Te niebieskie czy szkarłatne? Zresztą, co za różnica? Jeśli chcesz, możesz jeszcze raz potrenować Glacius, Harry. Nie bardzo. Możemy też wrócić tu później. Chociaż w sumie zastanawiam się, czy przypadkiem nie wrócić do tych zadań poza nagrywaniem. Ale nie, Depulso! Czy chcesz wykonać ponownie zadanie Carpereta? Nie, w sumie i tak to chyba daje nam tylko... Depulso! No właśnie, Depulso! To nam daje. Komnata fasolek? Bodajże tylko... Depulso! Depulso! No nie wiem. Jak tam, Harry? Masz ochotę spróbować jeszcze raz zadania Glacius? Ale te rozmowy są irytujące. Depulso! Ostrożnie, żeby nie wejść przypadkiem. O, jeszcze tu jedna i możemy lecieć. W nieznane. I liczyć, że... Mimo niebezpieczeństwa, które zawisło nad Hogwartem, żadne niebezpieczeństwo Harry nas nie postanowił spotka, odwiedzić Hagrida. Był ciekaw w wyniku rozprawy Hardodzioba. Ciekawość to pierwszy stopień do piekła. No właśnie. Czy to? Chyba tak. Biedny Hardodziob! Biedny Hagrid. Właśnie wykonali wyrok. Patrzcie! To parszywek! Widzisz, Ron? Krzywołap jest niewinny! Ten szczur w ogóle wygląda jak jakaś fretka, ale... To chyba tylko moja opinia. Mam cię, ty wredny szczurze! Ach,
Skoro pies mógł tam wejść, to my też. Nie, tak ona w sumie bijąca. Tam raz, drugi się schyliła. Ciekawe, gdzie kończy się ten tunel? Nie wiem, ale musimy pomóc Ronowi. Chciałam dokończyć, że... nie wiem, ale wydaje mi się, że chyba jestem sceptycznie tak jakby nastawiona w większości gier, które gram. I mimo, że na przykład ta mi się całkiem podoba, o nie! To zachowuję się, jak ktoś mnie przymuszał do grania. Lepiej rzućmy w niego zaklęcie! To świetny pomysł. Depulso! Gra zespołowa i ja coś słyszę, albo mi się wydawało. Tak, wydawało mi się, już mam jakieś omamy słuchowe, takie wzrokowe. Kolejny szkielet, podniesie się? Podniesiesz, tak? Nie? Już są dwa! Rictusena! Tak, uważajmy, żeby nie dostać kością. Swoją drogą... Depulso! Oni rzucają tymi kośćmi. Depulso! Co im zostaje, skoro są szkieletami... zaraz, gdzie ja mam iść? Teraz nie. Mam tam przeskoczyć? Nie wiem, czy... Nie! O, dobra. Myślałam, że halo, się nie uda. Halo, pomoże. Jezu, dobra, za każdym razem mam wrażenie, że spadnę tam gdzieś. Halo, pomoże. Zbieram jakąś i nie wiem, i zginę. Całe szczęście! Czekoladowe żaby! Tak, zjedzmy czekoladowe żaby, które leżą tu nie wiadomo kiedy. Świetny pomysł, Hermiono. Skrzyneczka. Oj, czuję, że tutaj będzie trochę zabawy z tymi szkieletami. Swoją drogą, skąd tu nagle szkielety? Nie sądzę, żeby tu było aż... tyle jakichś trupów, ofiar w kwarcie, w sensie, no... Na terenie, przynajmniej. Spokój. Tak, oczywiście wszędzie są fasolki. Nie wiem, znowu wydawało mi się, że ktoś schodził tam gdzieś. Ale to tam. Swoją drogą, po co w świecie czarodziei, gdzie ta alohomora otwiera każdy zamek i kłódkę? Po co im te kłódki? To nie ma najmniejszego sensu. Albo to tylko mi się wydaje, nie wiem, że nie widzę jakiegoś głębi czy czegoś. Rictusembra! Ej! Nieźle sobie radzisz z używaniem Glaciusa Harry. Kiepski tekst na podryw, naprawdę. Ale... Rictusembra! Jeszcze jeden się pojawi, albo i nie, albo i tak. Rictusembra! Myślę, że to już znajdźmy Rona i wynośmy się. Wiedziałam, że to się otworzy. Za bardzo się wyróżniało. W sumie chciałabym zobaczyć... Albo nie, cofam to. Chciałam dokończyć najpierw, że chciałabym to zobaczyć, tę grę w sensie. Zrobiłam w dzisiejszych czasach, ale potem doszłam do wniosku, że obecnie rzadko która gra wychodzi dobrze. Harry, więc... nic ci nie jest? Cieszmy się tym, co mamy. Tak, świetnie, ale nie wiem, jak stąd wyjść. Coś wymyślisz! Zobaczę, czy uda mi się tam zejść! No, zobaczcie, prowadzimy teraz grę kujonką. No dobra, i jak ja mam o, przez to przejść? Nie, latanie. Nie, ja jestem w tym... fatalna. Tam coś... Ja bym chciała się tam dostać, to jest pewne, tylko jeszcze nie mam na to konkretniejszego pomysłu, ale to da się zrobić na pewno. A teraz mogę zejść? A no mogę. Świetnie. Nie wiem, czy to mi da coś oprócz nerwów i fasolek, ale można lecieć tędy. Tam jest jeszcze jedna, na której mi bardzo, ale to bardzo zależy. No właśnie.
Nie wiem, ja mam coś takiego w grach, że właśnie jak trzeba zbierać coś takiego jak fasolki i nie jest to aż takie do fabuły potrzebne, ale jak widzę, że gdzieś jakaś jest, to mnie to irytuje i nie mogę jej zostawić ani jednej. Nie wiem, czemu tak mam, no ale... Może to jakaś tam cząstka jakiejś ambicji, której to brakuje mi z kolei do zebrania na przykład wszystkich kart, czy przechodzenia gier w 100%. No, jeszcze sobie weźmiemy kociołek. Ciekawi mnie, czy na samym dole też coś jest, czy przepaść. Nie, nic nie ma. No nic, to teraz tylko jakoś stąd wylecieć trzeba. A nie tak wysoko. Myślałam, że będę się z tym więcej męczyć. Aj, się zablokowałam. O, właśnie. To pewnie nam otworzy przejście. Nie wiem, jak na to wpadłam. I jeszcze jedno. Nie przydałby się zapis, bo patrzę, że już trzeba będzie kończyć ten odcinek, żeby nie zbudzić was na śmierć. No bo widownia mi się jeszcze przyda. Znakomicie! Dobry smoczek! Dobra, nie skomentują. Coś tu jest? Nie, wydawało mi się. O nie! Zablokowane! Daj, co ty teraz zrobisz? Dołączysz do drapieżnych szkieletów? Harry! Ciekawe, jak miałby ją usłyszeć. Wspaniale. Mam nadzieję, że Ron jest cały. No, to łapiemy żabę. Dobrze, że one w tej części nie uciekają. Halo, homo. Sobie jeszcze skrzynkę otworzymy. Zapisujemy. No i moi drodzy, tutaj kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że się podobało, mimo tych wcześniejszych tam cięć. A na razie, cześć wszystkim, do usłyszenia.